Siemanko, witam was w kolejnym Q&A. Dawno nie było filmików na moim kanale, ale to się zmieni, ponieważ no jak na razie mam słaby aparat do nagrywania, ale ważne, że coś jest, prawda? Nieważna jest jakość, ważny jest przekaz, jak to powiadał Royo czy inni youtuberzy. Nieważne. Teraz zaczniemy od pierwszego pytania, a na końcu będą informacje, więc oglądajcie do końca. Jasne, że będzie więcej trollingu, tylko muszę po prostu ogarnąć, no nie wiem, po prostu czasami nie mam chęci do nagrywania przez jedną osobę. Nie miałem chęci w ogóle nagrywać, przez 2 miesiące chyba nie nagrywałem, prawda? Więc to jest po prostu przez tą jedną osobę. Ale to nieważne, w sumie z nią nagrałem 2 filmiki, więc możecie się domyślać w sumie o kogo chodzi. Ta osoba pewnie tego nie obejrzy i nawet dobrze. Po prostu koniec. Nie chcę wam o tym opowiadać, bo w sumie to jest moja sprawa prywatna i... Anyway! Buty z arbuza zrobię, ale innym razem, ok? Bo teraz nie mam arbuza akurat. Tak, jestem trolem, ale nie, że z wyglądu trolem, tylko po prostu z charakteru jestem trolem. Ja strasznie lubię trollować ludzi. Czasami po prostu nawet lubię trollować znajomych, nie wiem. Widzicie, jaki ja jestem. Jestem zwariowany, jestem cały czas tak jakby na Jazz Bayu. Czyli cały czas happy czy coś. Przez jedną osobę byłem nie happy, ale mi to szybko przychodzi, jestem jak Wolverine. Ja się strasznie szybko regeneruję. Po na przykład rozstaniu się z... Anyway, po prostu jestem trollem takim, że kurde no... Głowa mała. Strasznie lubię trollować ludzi. Po prostu czasami idę przez miasto, ktoś tam coś odpierdziela, a ja już w brech, kurde, i mam po prostu ochotę coś zrobić i tak trollować tą osobę, że po prostu czasami troluję w sklepie, czasami troluję, to bez nagrywania oczywiście, no ale jestem trolem po prostu do urodzenia, więc trollowałem nauczycielki w szkole, trollowałem wszystkich, czemu nie jestem trolem. Z tobą już nigdy nic nie nagram, więc narka, że tak powiem, bo tu chodzi o Patrycję, więc... Pierwszą grą, jaką grałem na Pegasusie, to była Contra. Pierwszą grą, jaką grałem na PlayStation 1 był Gran Turismo, bodajże. A pierwszą grą na PC-cie... To było GTA 3, jeżeli... Tak, to była GTA 3. A pierwszą grą, jaką zagrałem na Xboxie 360, to był... to była Forza Motorsport... 4? Nie naśladuję Roya, po prostu inspiruję się nim. Już Roya w sumie mówił o tym w którymś ze swoich vlogów. Czy tam w Q&A, ale po prostu, no, ja nie naśladuję Roya. Ja jestem sobą, pokazuję siebie, więc, no, nie wiem, w czym problem, nie wiem, jak ci przeszkadza to, że jestem taki, jaki jestem, no to, przepraszam bardzo, anyway, i na razie nie ma tematu. Może i jestem, sami musicie ocenić, niektórzy mówią, że tak, że nie i takie tam różne duperele. Tylko kto by chciał takiego pozytywnego wariata jak ja? Może nie pozytywnego, nie wiem, czy jestem pozytywny wariat, czy nie. Jestem po prostu pozytywnie pierdolnięty i że tak powiem i tyle. Pojawi się coś nowego na kanale, może pojawią się gry. Jeżeli ogarnę nagrywanie frapsem tak, żeby nagrywał mikrofon i grę,
Ewentualnie po prostu frapsem będę nagrywał grę, a mikrofon będę nagrywał jakiś osobny program. Próbowałem Audacity, ale niestety jak włączę nagrywanie frapsem, to Audacity automatycznie przechodzi w tryb nagrywania dźwięku z gry. I to jest naprawdę denerwujące, bym musiał osobno dyktafonem nagrywać. Dobrze, że ten aparat ma funkcję dyktafonu. Mam jeszcze telefon z funkcją dyktafonu, więc... Tylko, że dźwięk może być wtedy kijowy, więc zobaczymy. Ale myślę, że na pewno pojawią się jakieś gry, jakieś let's play'e czy gameplay'e. Sobotnia praca. To już było w sumie dość dawno, bo to było ze 2-3 miesiące temu. To było ze 2-3 miesiące temu, więc... No, jakoś poszło. Tylko w sumie ogólnie to była praca na zieleni miejskiej, ponieważ no, dostałem z kumplem mandat i no w sumie to ty właśnie napisałeś ten. Ale dobra, anyway. Dostałem z kumplem mandat, no i po prostu musieliśmy odrobić godzinki na zieleni miejskiej, ale nie chcę o tym rozmawiać, już w sumie koniec, bo to już było dość dawno, bo dawno nie nagrywałem Q&A, wy dawno niczego nie nagrywałem, więc jakoś tak po prostu... W sumie to już było ostatnie pytanie, teraz przejdę do krótkich informacji. Teraz wyjeżdżam do cioci na wakacje, na wieś. Myślę, że coś tam troszeczkę tam coś będę nagrywał. Jakieś tam gówniane filmiki na pewno i coś tam nawet się pojawi, jakiś miks moich scenek jakichś różnych. Ponieważ no ja zbieram to, tak czasami coś tam nagram, to się po prostu te materiały zbierają i takiej... Tak jak no, ostatnio zrobiłem filmik, ten, jak to się nazywało, ten po prostu miksy moich tych scenek różnych. I może jakieś wyzwanie nagram, zobaczymy, może zjem ślimaka, nie wiem, zobaczymy. W sumie na 100 widzów jeszcze nic nie robiłem, więc napiszcie w komentarzach, co bym mógł zrobić na 100 widzów. Jak wrócę z mojego... wakacji u cioci, to postaram się wszystko pomontować i wrzucić dla was. Tylko po prostu piszcie komentarze. Ja będę je czytał, ponieważ tam komputer mam. Może nie da się tam montować. Po prostu nie mam żadnych odpowiednich programów do montowania czy coś. Ale mogę po prostu nagrywać, bo mam aparat i po prostu jak wrócę, to wszystko ogarnę i lajki. Coś jeszcze bym chciał powiedzieć? W sumie nie, w sumie wszystko już powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Także gry może pojawią się jeszcze na kanale, jakieś let's play'e, może San Andreas Multiplayer, na który serwer macie w opisie. Tam będę zazwyczaj grał, ale ostatnio coś nie mam ochoty grać w Stampa. Czasami gram w Need for Speed World z Naturisem. I gram w SF Game, ten Shakers and Fitted, czy jak to tam ma, na 21 serwerze. Tutaj macie link, możecie się rejestrować, jak chcecie mi pomóc bardzo. Ja naprawdę byłbym super fajnie wdzięczny wam za to, może jakiś konkursik niedługo. Właśnie ja mam klucz do gry pewnej, jednej fajnej, ale to opowiem niedługo, zrobię filmik konkursowy może. A więc trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, na razie, papa i ciku.